Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Mamy kontynuację 2020 roku. Lato jeszcze trwa. Dzisiejszy temat będzie dotyczył regeneracji wtrysku Delphiego z rocznika 2018, który utkwił, ucierpiał. Gdzieś na filmiku może oglądaliście jakimś poprzednim moim. To już wiecie. W każdym razie, nim do tego dojdę, chcę zaprosić nowych oglądających do przyłączenia się do kanału. Kanał powstał po to, by pomagać innym, czyli Wam, tym, którzy mają problemy. Także jeżeli problemy macie, piszcie. Tylko od razu powiem, słuchajcie, jaka jest rzecz. Nie każdemu jestem w stanie odpisać od razu, bo no niestety to nie jest tak, że człowiek tylko siedzi i odpisuje. W każdym bądź razie, żebyście wiedzieli, dzielimy się informacjami, staramy się po to, żeby było nam łatwiej. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to niech pisze. Jeżeli ktoś chce krytykować, to zachowajcie sobie krytyki dla siebie. Bo to nie tędy krytykować, tylko pokazać, że się potrafi, że się da coś zrobić. Wiem, że kupę ludzi korzysta z tego kanału, korzysta z jakichś tam porad, z napraw, dużo jakichś tam punktów, warsztatów, ale niemniej jednak wszyscy milczą, no bo co? To wszyscy wiedzą wszystko najlepiej, ale jak coś nie działa, to w pierwszej kolejności co robią? Wchodzą na fora, wchodzą na filmiki i oglądają, jak naprawić, żeby się nie namęczyć, a klientowi zrobić i go skasować. Więc ten filmik jest skierowany dla właśnie tych klientów, którym ratujemy przysłowiowy portfel i budżet. Dobra, nie gadamy o niczym. Przechodzimy do tematu. Mamy wtrysk Delphiego. Przekonamy się zaraz, co znajduje się w środku. Będę się starał taki wtrysk zregenerować. Generalnie problem w tym wtrysku jest taki. Wtrysk nie zużył się jeszcze jako wtrysk w sensie kilometrów, natomiast niestety ucierpiał ze względu na to, co dostało się z zewnątrz do wtrysku. Był to wtrysk, pojazd po myciu, po zalaniu, nie topielec, w każdym bądź razie nie będę drążył, mówił i tak dalej. Co? W każdym bądź razie skupiamy się na tym, żeby taki wtrysk rozebrać, pokazać, co trzeba zrobić, co trzeba ewentualnie i tak dalej poprawić. W każdym bądź razie rzecz jest jaka? Żebyśmy wiedzieli bardzo dobrze. Pamiętajcie, regeneracja wtrysku to nie jest wymiana jakichś tam poszczególnych elementów tylko i wyłącznie, bo w dzisiejszej dobie, jak wiemy bardzo dobrze, paliwa mają bardzo duży wpływ na żywotność, jak i materiały, z których zostały wykonane elementy, które bujają naszą budę, która wozi nasz przysłowiowy tyłek, więc no niestety nie da się tego ukryć, że wszystko leci coraz lepiej, no ale no niestety. Redukcja kosztów jest wszędzie, więc po co robić super materiały, skoro można to ominąć. Generalnie rzecz jest jaka. Mamy wtrysk. Na takim wtrysku zrobimy zaraz pomiar, żebyśmy wiedzieli, co w takim wtrysku siedzi wewnątrz. Bierzemy nasz ołomierz, dowolny. Ja mam tutaj akurat miernik, który jest w trybie automatycznym. Łapiemy sobie jedną sondę do obudowy na przykład. Drugą sobie łapiemy już w dowolnym punkcie cewki i robimy sobie nasz pomiar. I nasz pomiar wykazuje nam co? Że na obudowie tego wtrysku mamy 9,2 ohma. No właśnie. Czyli kategorycznie jest to zabronione, niedopuszczalne, by wtrysk jakikolwiek oprócz rezystancji między pinami, które są od cewki, czy będzie jakikolwiek to wtrysk, czy to piezo i tak dalej, ale dzisiaj nie poruszamy tematu piezo, to oglądniecie sobie na jakimś innym filmie, jak to zregenerować. W każdym bądź razie tutaj mamy wtrysk, który posiada tradycyjną cewkę indukcyjną. No i teraz tak, na dowolnym pinie sprawdzamy. Piny są zwarte między sobą, czyli prawidłowo. Wiadomo, że one jakąś określoną rezystancję mają, ale niedopuszczane jest, żeby miały na zewnątrz. I teraz jak sobie sprawdzimy między pinami, to rezystancja cewki u nas jest 1,60 ohma. A nasz błąd pomiarowy jest 0, około 8 ohma. Oczywiście nie sugerujmy się pomiarami. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie pomiary, jakie powinny być wykonywane i podawane są w jakichkolwiek katalogach, jeżeli macie do tego dostęp, są podawane przy temperaturze około 20 stopni dla cewki indukcyjnej, która znajduje się w środku. Bo, co robi nasza cewka? Nasza cewka zmienia sobie indukcyjność.
bo wiadomo, że metal się rozszerza i skurcza w zależności od temperatury, a za tym idzie i nasza rezystancja. Dobra, wiemy, że nasz wtrysk ucierpiał, bierzemy się zaraz do rozkręcenia. Nie będę Wam zatruwał czasu niepotrzebnego. Biorę się za rozkręcenie tego wtryskiwacza i pokazuję, co tam mamy po kolei w środku. Także do zobaczenia za chwilę. I spotykamy się już po rozbiórce wtrysku. Ci, co byli cierpliwi, ci, co chcieli zobaczyć, to widzą to teraz. A ci, co byli niecierpliwi i się rozłączyli, no to nie oglądają i chwała, nie muszą oglądać. W każdym razie rzecz jest jaka. Co mamy w takim wtrysku? Mamy nasz korpusik, który jest częścią metalową. Mamy naszą łuskę, czyli naszą nakrętkę, która trzyma całość. Mamy końcóweczkę wtryskiwacza. Mamy nasz zawiorek. Mamy dwie sprężynki. Sprężynka jedna, która dociska iglicę i druga, która dociska nasz zaworek. W naszym wtrysku wiem wyraźnie, że nie ucierpiała końcówka wtryskiwacza, ani nie ucierpiał zaworek, ale musimy wiedzieć jedną rzecz. Wiadomo, że musimy wszystko dopracować, wszystko domyć, bo jeżeli to regenerujemy, to niestety musimy się zająć każdym jednym tematem, który znajduje się w środku. Dlaczego? Dlatego, że musimy zdawać sobie pewną sprawę, z pewnej sprawy taką rzecz, że zanieczyszczenia na układach wtryskowych, wewnątrz wtrysków, układów wtryskowych, pomp czy innych elementów mają bardzo wielkie znaczenie. I tak jak Wam tutaj pokażę na przykład jedną rzecz, nie wiem czy to będzie widać czy nie widać, na tym zaworku są wyraźne ślady, że coś najnormalniej w życiu zaczęło się gromadzić na jego części. No i teraz powiem Wam jedną rzecz taką. Jest to wtrysk trzeciej już generacji. Natomiast, o dziwo, krytyka, która poszła kiedyś za Fordem MK3, że ten Ford się nie nadaje, że ma problemy z zaworkami i tak dalej, i tak dalej. No bo taka kiedyś opinia była, nie? Ale to krytykowali chyba ci, co go nie polubili. Ale to zresztą nie będę do tego teraz powracał. W każdym bądź razie sytuacja się powtarza. Wtrysk, jak widzimy, czy jak widzieliśmy kiedyś z Mondeo MK3, który wyglądał dokładnie tak, praktycznie rzecz biorąc, budową wewnętrzną, oprócz przekładki, która była w środku, można powiedzieć, że się nie różni. Troszkę elementy zostały zmodernizowane, ale nasza cewka, jak twierdzili niektórzy, jest za wolna, niestety, i zaworek nasz nie ma możliwości wysterowania kilku cykli podczas jednego cyklu pracy tłoka. Okazuje się, że to był po prostu mit, który nie został obalony, dlatego że nadal, słuchajcie, 2018 rok, a nasza ceweczka ma zastosowanie najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to jest wtrysk, który ma dopiero 2 lata, to wiemy, że to jest półka aktualnych wtrysków, które są montowane na rynku. A dlaczego chyba się to dzieje? Więc nie będę się wypowiadał na ten temat, natomiast jedno, co mogę powiedzieć, jedno jest pewne. Jak przekonali się, że zaworki się niszczą przez paliwo i można na tym zrobić kasę, no to pewnie dalej kasę robili na tym będą. Dlaczego? Dlatego, że jest nasz zaworek troszeczkę zmodernizowany, bo jest nieprzelotówka, nie posiada przekładki, ale dalej nasz zaworek posiada taką właśnie część ruchomą tego grzybka, który pracuje, od którego zaży bardzo dużo. Postaram się kiedyś Wam pokazać filmik, jak taki zaworek można zregenerować, bo można, musicie mi uwierzyć na słowo, dlatego że w tym momencie Wam nie jestem w stanie tego pokazać, ale Wam to pokażę, że takie coś zrobić można. Wiem, że niektórzy będą mieli jakieś ale, co Ty gościu pokazujesz i tak dalej, ale jak sami wiecie, trzeba ratować sobie tyłek jak tylko się da. W każdym razie, co tu jeszcze mamy? No mamy, słuchajcie, naszą iglicę wewnątrz. Na razie nie wyciągam, bo muszę to wszystko wyczyścić, wykąpać, wymyć, dopracować i dopiero wtedy robili będziemy jakiekolwiek pomiary. Także biorę się za czyszczenie tych wszystkich elementów, wyczyszczę,
i bierzemy się za składanie takiego wtrysku. Także póki co na razie nie zatruwam waszego czasu, tylko biorę się za czyszczenie. Co wykorzystujemy do czyszczenia? Do czyszczenia całości wykorzystujemy, bynajmniej ja. Wy możecie użyć co chcecie, nawet do pralki wrzucić, jeżeli to będzie tylko skuteczne. Tylko nie pogubcie elementów. Ja używam wanienki ultradźwiękowej, do tego chemii, która jest dedykowana, tylko jest jaka rzecz. Jeśli o kwestię chemii, słuchajcie, na naszym portalu, który jest bardzo szeroko znanym portalem, jeśli chodzi o kwestie sprzedaży internetowej, są środki dostępne, oryginalne i są środki, które wyglądają jak oryginały. Pokażę wam kiedyś to, bo naprawdę troszkę się zdenerwowałem. Nie lubię takich rzeczy, jeżeli ktoś takie coś robi. A dlaczego? Dlatego, że w tamtym środku, tej podróbce, która wygląda identycznie jak środek, który jest firmowy, jeżeli zostawimy układ wtryskowy taki w wanience, który jest czyszczony na jakiś czas, no to niestety, co będziemy widzieli? Rdze na każdym jednym elemencie, czyli po prostu wchodzi w reakcję z metalem, a nie powinien. Dlaczego? Dlatego, że na butelce najnormalniej w życiu jest napisane, że środek zapobiega korodowaniu, że środek zapobiega, może nie zapobiega, tylko czyści wszystkie tlenki, czyści rdze i tak dalej, więc jest to totalna bzdura. Ale taki filmik u mnie się pojawi, będziecie widzieli to, bo faktycznie ma to miejsce, więc po co, żebyście się niepotrzebnie nacinali na takie rzeczy. Także póki co biorę się, rzucam wszystko w wannę. Oczywiście nie kąpię wszystkiego naraz, tylko części zaworka, części elektroniki, to wszystko oddzielnie. Biorę się za czyszczenie, dmuchanie, suszenie i spotykamy się za chwilę. Takie póki co na razie do zobaczenia. I spotykamy się już po dłuższej chwili, więc tak to wygląda z mojej strony. Wszystko mam wyczyszczone, wykąpane, wysuszone. Tak wygląda obudowa wtrysku, która będzie zmontowana. Tak wygląda nasza ceweczka, która jest aktualnie wyczyszczona, dopracowana. Jakieś tam delikatne widać tylko ślady, że gdzieś coś kiedyś było, ale generalnie wszystko jest jak należy. A, jest jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, o której nie powiedziałem, nie nadmieniłem, a muszę wam powiedzieć. Jakbyście kąpali czy czyścili, to pamiętajcie, że tu wewnątrz tej ceweczki jest taki bardzo malutki bolczyk. On ma bardzo duże znaczenie. Charakterystyczne jest to, że jeżeli weźmiemy taką sprężynkę i ją włożymy, to jak zobaczycie, ta sprężynka wystaje. Ona musi wystawać i spierać się właśnie na tym kołeczku, który jest w środku. Także od razu musicie wiedzieć, jeżeli sprężynka wasza wpadła do środka, to znaczy, że zagubiliście tego malutkiego klina, bolczyka, który jest dostępny, można go zdobyć i kupić. W każdym bądź razie lecimy dalej. Tu mam oczywiście warunki czyste, w miarę bynajmniej. Jak widzicie, nasz zaworek, który ma bardzo wielkie znaczenie, jest wyczyszczony idealnie, czyściutki. Tu jest druga część zaworka. No i bierzemy się powoli za składanie tego wszystkiego. Łuska oczywiście też, bardzo ważna rzecz, ona musi być czysta, żeby przy składaniu między naszą końcówkę tutaj wtryskiwacza a zaworek, który przylega, nie dostały się jakieś niepotrzebne śmiecie, bo na pewno jeżeli łuska by była brudna, to coś by tam mogło wejść. I okej, biorę się za składanie i pierwsza podstawowa rzecz, żebyśmy mogli złożyć cewkę, czyli włożyć cewkę do wewnątrz tego korpusu, musimy potraktować jakimkolwiek środkiem smarującym, jakimś olejem, dosłownie dowolnym, więc tutaj od razu mówię dowolnym, nie narzucam kto co i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy gumeczkę i ta gumeczka musi nam po prostu najnormalniej w życiu wskoczyć. Jeżeli nie będzie tam materiału ślizgowego, czyli jakiejś tłustej substancji, to najnormalniej w życiu to coś nam nie wskoczy, jakie być, jak wskoczyć powinno, nie? Także dobra, więc ja robię tak, pryskam do środka. I oczywiście biorę się za wciskanie i zaraz wam pokażę, jak powinny piny mniej więcej wyglądać tutaj. Jest taka jeszcze rzecz.
Jeżeli wyciągniecie cewkę, nie sprawdzicie sobie, jak ona kierunkowo była włożona, bo możecie ją włożyć do wtrysku tak, bądź możecie ją włożyć tak. Więc od razu powiem, tu macie, wiem, że dużo tego tłumaczenia, tu macie takie ścięte miejsca, które są, czyli dwa ścięte punkty i tymi ściętymi punktami dajemy do nas, na zewnątrz, czyli do miejsca, którego trafia nasza wtyka. Bo to są piny takie, które są ścięte, żeby swobodnie to mogło wejść. Dobra, biorę się za wciśnięcie naszej ceweczki. Oczywiście troszeczkę potrzeba do tego cierpliwości. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Przede wszystkim bardzo ważna jest rzecz taka, żeby te punkty, które są, były idealnie ustawione względem kostki wtyki, żeby Wam potem nie gięło to wtyczki. Więc jak zobaczycie, u mnie zaczynają się te piny już powoli pojawiać, prawda? Ja najnormalniej w życiu dociskam ręką. Proszę bardzo, wskoczyła nasza ceweczka. Jest schowana. Ona się potem jeszcze wyłoży. I tak jak widzicie, piny są ustawione, nawet dla podglądu będziecie wiedzieli, że dłuższy pin wychodzi na stronę tą, która jest od powrotu tutaj paliwa. No i dobra, co teraz bierzemy, robimy dalej. Możemy wrzucić naszą sprężynkę. Bolczyk oczywiście jest ten, który jest w środku. Tak jak widzicie, ceweczka nasza wystaje. Wiem, że może dla niektórych to jest banał, co ten gość pokazuje, ale staram się pokazywać to krok po kroku, żeby ktoś to zapamiętał. Pamiętajcie, jedna rzecz bardzo ważna taka. To jest wtrysk, który należy złożyć na mokro. Czyli na przykład nasz zaworek, jeżeli składam, ja w tym momencie wprysnąłem do niego specjalowo substancję smarującą, żeby on w tym momencie już na wstępie po złożeniu pracował sobie już z jakąś substancją, a nie tarł sobie niepotrzebnie, żeby sobie robił po prostu jakiekolwiek kolizje. To samo robimy z końcóweczką naszą wtryskiwacza. Bierzemy naszą iglicę. Proszę bardzo. Pyk, iglica wpadła. Jak iglica wpadła, tutaj, o widzicie, to jest to miejsce. Wkładamy naszą dużą sprężyneczkę. O, jest sprężynka osadzona, proszę bardzo. Jak mamy taki elemencik i zestaw zrobiony, to teraz co najnormalniej w życiu robimy? Zaworek częścią tą pracującą, czyli tą częścią, która jest obrotowa, idzie do naszej ceweczki. Dokładnie w ten sposób. Na to, o kurczę, elemencik mi wypadł. To nie tak zrobimy. Co by Wam uprościć sprawę? Wrzucimy wszystko w naszą łuskę. Proszę bardzo, do łuski wrzucona jest nasza końcówka. Nie mam, słuchajcie, w tym momencie możliwości, żeby Wam pokazać statyw, bo na statywie bym to swobodnie mógł sobie zmontować. Natomiast tak wygląda ten właśnie zestawik, który jest ceweczka. Nie ceweczka, tylko nasz zaworek. Końcóweczka wtryskiwacza. Wiem, że niektórzy to wiedzą, znają. I to w tym momencie trafia na miejsca kołków. I teraz jest bardzo ważna rzecz, jaka. Robimy coś takiego. I tutaj zwróćcie już na to uwagę, że faktycznie jest to potrzebne. Skręcamy łuskę, tak żeby ona częściowo była tylko złapana. I bardzo ważnym elementem, i nie pomijajcie tego, jest to, by w tym momencie nałożyć tutaj troszeczkę jakiejś substancji klejącej, jakiegoś kleju do gwintów. To nie musi być jakiś super mocny, generalnie tu się rozchodzi o to, nie żeby on się nie rozkręcał, bo wierzcie mi, on się nie rozkręci, tylko chodzi po prostu o to, by do niego nie dostawały się do środka jakieś śmieciopiłki poprzez
poprzez gwint, bo jak wiecie, że gwint może nam wpuścić ciecz, wodę i tak dalej. W każdym razie zostawiamy sobie, o, tak jak tu widzimy, to miejsce, czyli jest łuska złapana, smarujemy klejem. Jest to ta różnica delikatna między tamtym a tym wtryskiem, że tutaj taką możliwość mamy, że możemy sobie to podsmarować, bo we wtryskach, które były poprzednio robione Delfiego, niestety gwint trzeba było pokryć klejem. Także taki wtrysk, który jest, skręcamy oczywiście w imadle, bo niestety inaczej się nie da. Jeżeli później byśmy zrobili nawet sobie próbę, a zrobić ją oczywiście zrobimy, bo to już mamy końcówkę przed skręceniem. Proszę bardzo, do obudowy sprawdzamy. Wy tego nie widzicie, prawda? Teraz widzicie. Sprawdzamy obudowę naszą. Nasza obudowa ma tylko błąd nasz pomiarowy. Ale piny, które znajdują się w środku, proszę bardzo, ja w tym momencie je dotykam. Dotknąłem akurat do obudowy, tym się nie sugerować, proszę. Żaden z tych pinów nie ma przejścia do obudowy, czyli do masy. Czyli wiem, że swobodnie taki wtrysk mogę uszczelnić. Skręcić oczywiście. Do skręcenia też potrzebna jest tego typu nakrętka. Żeby wtrysk był zamocowany w imadle, skręcamy go, montujemy, przekręcamy łapkę, oczywiście sprawdzamy, jaką siłą tą łapkę przykręcić i cieszymy się dalszą jazdą. Także myślę, taką właśnie regeneracją, czyszczeniem, swobodnie, kilkaset złotych na pewno zostaje Wam w kieszeni. Oczywiście pominąwszy Wasz czas, to, że musieliście filmik obejrzeć, kliknąć łapeczkę w górę, w formie podziękowania, że filmik się Wam przydał, że nie straciliście tego niepotrzebnego czasu. Jak jesteście nowi, to zapraszam oczywiście do kanału mojego, nie ogólnie kanału w warsztacie, żebyście sobie nie kojarzyli, nie? No i co? Do zobaczenia póki co w dalszym jakimś następnym filmie, w dalszych poradach. Jeżeli mamy problemy, piszemy. Jeżeli ja nie odpisuję, proszę, niech ktoś tam też coś komuś poradzi, dopisze. Będzie nam po prostu łatwiej stworzyć jakieś takie grono pomocne. Także póki co na razie, cześć, trzymajcie się, naprawialiśmy wtrysk. A, słuchajcie, zatrzymam Was jedną tylko rzecz taką na koniec, co by Wam nie zatruwać. Muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Jest to bardzo bolesne, ale niestety prawdziwe. Żeby wyczyścić, użyłem miedzianej szczotki, żeby wyczyścić tutaj tą końcówkę, na której był nagar. I niestety z przykrością muszę powiedzieć, że materiał, z jakiego została wykonana końcówka wtryskiwacza, jest po prostu poniżej tragedii. No wierzcie mi, że to jest po prostu żenada, żebym miedzianą szczotką zaczął zdzierać materiał, który jest na końcówce wtryskiwacza. Po prostu rozpacz. Świadczy to o super jakości materiałów, super wytrzymałości i kilkuset, no właśnie, tysiącach przejechanych z wiatrem, nie? Także póki co jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia w następnym, cześć.